Dzień dobry, ja dziś będę robić placuszki. Do tego miałam straszną ochotę na takie oto brzoskwinki w syropie orety. Dawno takich nie jadłam. Ukradłam syrop. To są naczynki bezglutenowe. Zobaczymy, czy wyjdą. Robię je z tego. Dostałam to w Funday Boxie, więc przetestuję chętnie. Nie wiem, jak miałoby wyjść gofry, ale tam chyba się mniej dodawało po prostu do gofrów płynu. Sprawdzę, czy to w ogóle jest dobre, bo nie wiem, czy jest sens dalej smażyć. Muszę wysłodzić ciasto. Okej, słuchajcie, spróbowałam drugiego dosłodzonego i nadal jest tak gorzki. Moja córka tego nie zje. No muszę je zrobić normalny, bo nie zje tego. My zjemy, ona nie zje. Muszę mówić cicho, żeby nie wiedziała, że coś jest nie tak. Także nam robię te naleśniki, a jej zrobię na drugiej patelni. Zwykłe. Jesteśmy na działce i będziemy sadzili bluszcz. Biały stok, rozodporny i ten drugi. Jakie ma tutaj, jak to się nazywa, prążki białe, pęcherzyki. Popękane są takie, o, zobaczcie. Trochę tego mamy. Ziemia, sprzęt. Będziemy wiercili dziurę. Super urządzenie. Na Allegro zamówiłem to wiercło. I to wiertarki przykręcę. Mam też konewki, żeby podlewać trochę. I dmuchawę. Bo już trochę sprzątają. Tutaj mamy dziką trawę. A tam z tyłu jest posiana. Fajnie liście już opadają z drzew. Piękne słoneczko mamy, więc super pogoda i ostatnie chwile, żeby to zrobić. Mam nadzieję, że fajnie się przyjmie i nam zazieleni ogrodzenie fajnie. Pewnie to potrwa z rok, dwa, ale efekt będzie. W końcu się uda. Kilka już mam wykopanych. Naprawdę fajnie tym idzie. Mam szerszą kopię. Zostawię luz w ręce, który trochę mi z boków zabiera. Naprawdę fajnie się w tym wiercić. Teraz jak wyciągam, to zostawiam luz. Może to dziwnie wygląda, ale działa i szybko. Cyk, cyk, cyk. Wywiercone. Drzewo już posprzątane. Tu leżały jakieś drzewka, co były popocięte. Tu mam korę, chciałem to posypać, ale dzisiaj nie mam na to czasu. Dzisiaj mam taki mega duży wór na liście. I te śmieci się nazbierają. Tu jakieś puszki, papiery. Mam fajną drogę z kamyczków zrobione. A pod spodem jest taka geokrawka. No taka budowlana, tańsza. Bo te takie łączone to są strasznie drogie, kilka złotych kosztuje za jedną sztukę. A tu mam mojego łobuza. On tu jakimś zdmuchał liście. Wcinam pączka, słuchajcie. Mam słuchawki. Jakbyście pytali, bo trochę hałasuje ta maszyna. Staram się też tak nie szaleć, żeby sąsiadów nie wkurzać, więc pozamiatałem większość ręcznie, w sensie grabiami. Ale zaraz wam pokażę, tutaj produkt placement będzie z Gardeny, niesponsorowany, oczywiście szkoda, bo uwielbiam te produkty z Gardeny. A może kiedyś kampania wpadnie. Już sobie ja do mnie mówię słoną buzią, że ta rączka z Gardeny jest taka super. Nie wiem, czy dobrze będzie to widać, ale możecie ją otworzyć i działa. Jako rączka do liści. Naprawdę fajnie. Fajnie, łatwo. To nawet tak lubię, bo to więcej zawsze się złapie niż troszkę, nie? Więcej niż troszkę.
tu zabieram. Zaraz. Rzeczywiście liście można do spalenia. Bo gdzieś na kompostowni. Tam chyba kilka złotych wydałem na tą torbę. Nie wiem ile kosztowało, 30? Jest taka super właśnie wielka. Bo są te okrągłe takie, wiecie, co one się składają. A to się składa w ogóle w kostkę. I jest bardziej praktyczne. Dobrze, położę sobie to urządzenie. Jeszcze trochę z wami pogadam. I sprzątanie na działeczce. Wiem, że wy uwielbacie takie tematy. O, tutaj do mnie piszą z biura. I może dzisiaj opowiem też trochę o takich jakichś kosztach. Bo zazwyczaj o tym w ogóle nie rozmawiam. Nie lubię gadać po prostu o pieniądzach i na co się wydaje. Bo zawsze później to jest mega, mega krytykowane. Kto za co, ile zapłacił. Ja też jestem takim troszkę... wolę oszczędzić czas i zawsze lubię, jak ktoś też coś fajnego wykona, tak jak to chciałem na przykład zrobić sam, ale powiem wam szczerze, że zapłaciłem mojej ekipie, żeby to zrobiła, bo ona w ogóle ma inne plany u mnie na działce, w ogóle inną robotę, ale stwierdziłem, hej chłopaki, zróbcie mi to szybko, bo chciałem sam to wyłożyć, bo tu jest na początku wyłożona na to gruz, agrowłóknina, piasek, kratka, kamyczki. I mam wyliczenia właśnie, ile to wyszło. Jestem całkiem spoko. W ogóle zawsze liczę sobie godziny robocze. Ile to zajmuje, ile czasu. Ogółem to było 3 dni robione, więc całkiem sporo. Ogółem wcześniej ta baza, ten gruzem, to była już dawno, dawno temu robiona. Bo chciałem tutaj mieć coś, żeby można było tutaj już jeździć. Pozbieram trochę, później się do was odezwę. A dmuchawę to mam tą większą z DeWalt. Zobaczcie jak dmucha. Pokażę wam, o, na liściach wam pokażę. Daje czadu, naprawdę. Jest mega, mega dobra. Dobra, zaraz się odezwę do was. Tak to jest złożone, widzicie? Kosteczkę bardzo mało miejsca zajmuje. I czyściutko posprzątane. Z drzew już liście spadły, więc nic więcej nie będzie. No w sensie pewnie coś będzie. Wiatr przywieje. Ale jest ok. I są posadzone, delikatnie przywiązane drucikiem. O, i podlane. Super. Cyk, cyk, cyk. A zaraz grabimy naszą trawę. Zrobiłem takie kubki, żeby było łatwiej zbierać. Liście. Wiadomo, że jeszcze trochę zostawiałem tych liści, tak nie będę całkiem do zera zbierał, bo wiadomo, wiatr się tak zdmuchuje, ale no jeszcze spadną, nie? O to chodzi. Tu trzeba będzie, oj, tu trzeba będzie jeszcze gdzie nigdzie trawę dosiać, ale odrośnie. Właśnie dostałam paczkę od Sephory, Sephora Polska, dziękuję bardzo. Lubię dostawać nowości. Ole Henriksen to jest marka, której bardzo dobrze nie znam. To jest marka oczywiście z północy i słuchajcie, dwa produkty bardzo interesujące. Acid Night Treatment, 20% kwasów na noc, wygładzające takie serum oraz witaminka C. Witaminkę C daję mojej przyjaciółce, która właśnie ma urodzinki, kompletuje jej taką wielką paczkę, zaraz wam pokażę. Tu jest ta paka. Dziś są jej urodziny, ale nie ma jej w Warszawie, pojechała do Zakopca, także się nie mieliśmy.
I tutaj kompletuję dla niej pakę z kosmetykami i mam dla niej też foreo, które też dostałam ostatnio w PR-ze od marki Origins. Właśnie była taka kampania Origins i foreo, więc wiecie, tak jak wam mówiłam, moi przyjaciele, moi znajomi mają dobrze ze mną, bo dostają dużo kosmetyków. Mam też dla niej voucher na masaż zawsze i co roku staram się coś, jakiś masaż zafundować, bo wiem, że bardzo lubi. Także. Tu słuchajcie dziennik, który to zaraz podpiszę dla Kasi Soli, bo zaraz Kasia u mnie będzie. Także czekajcie, już podpisuję. Bo Kaśka do mnie przyjeżdża. Nie widziałyśmy się, wiecie, gadamy codziennie, ale nie widziałyśmy się od paru, w zasadzie tygodni, z 2-3 tygodnie na pewno. Cześć Lala! Ja dziś jestem taka make-up, no make-up. Nałożyłam sobie tylko krem CC ze Skin 79. Czekajcie, to jest Skin 79? O ten. Skin 79, dobrze mówię. To jest z tych wszystkich mój ulubiony, moim zdaniem najlepszy jest właśnie ten. Chyba wam nagram test, bo mam 3, więc mogę jakoś je porównać. No i brwi, i to jest wszystko, co mam. Nagrywałam wam haul Primara, możecie znaleźć na moim kanale, jest już na moim kanale. Podobał wam się. Zadałam wam tam bardzo ważne pytanie, czy jakość, czy ilość. Oczywiście zgadzam się z tym, że można w Primarku coś znaleźć dobrej jakości, tak jak to jest świetnej jakości materiał, ale tam po prostu poruszyliśmy ważne kwestie, więc jak chcecie wziąć udział w dyskusji, to idźcie pod tamten film. No i mam zagwozdkę, co zrobić z tymi paznokciami, bo słuchajcie, od sesji środowej trzymają się cały czas, nie chcą zejść, nie wyglądają bardzo estetycznie z bliska, pokażę wam. Zobaczcie, niby z góry ok, ale od spodu widać, że coś nie tak, odstają. Widzicie? Ale trzymają się tak dobrze, rety. Więc jak ktoś szuka na wesele, to fantastyczna sprawa, żeby sobie przykleić tak na raz. I w zestawie były takie klejące się gumeczki, dzięki którym mogłam to przykleić na chwilę. I powinnam była tak zrobić, a przykleiłam do moich paznokci i to przykleiłam tą metodą double glue, czyli najpierw kropelka na mój paznokieć, kropelka na sztuczny paznokieć i razem. I ścisnęłam je. Więc trzymają się niestety bardzo dobrze i tak Darek dzisiaj patrzy na te paznokcie, mówi, weź ty je odklej, to są plastiki. Ja mówię, no wiem, ale z drugiej strony wyglądają źle, no wiecie, wyglądają całkiem nieźle i nie, wiecie, nie chcę ich też zdzierać, musiałabym je odmoczyć. Więc naprawdę zastanawiam się, co mam zrobić, ale podejrzewam, że na dniach będę musiała je doprowadzić do porządku. No. Czekam na Kaśkę, nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy. Rosołek będzie robiony. Ciemno się zrobiło, co? Tak, bardzo ciemno. Kokon, co to w ogóle jest? Patrz, jaką mam zaczeskę. Może grzywkę sobie zrobię? Nie. Przypatrz w tle jak zwykle. Nowy sezon, nowe odcinki. Kosmopieski są, kosmopieski rządzą. Jest Ela, tak, Rex. Nie ma tylko Liberty, ale Liberty na pewno będzie za jakiś czas. Chciałam się delikatnie ściszyć w Psipatru. Przepraszam. Idziesz do mnie? Idę do ciebie. A, chciałeś sam? No, mogę sam, mogę z tobą. Ale Psipatru będzie zobaczyć, więc musi być troszkę ciszej. Powiemy trochę o działce, bo w sumie dużo się zmieniło. Nie, nic się nie zmieniło, Darek. Na działce nie, ale no tak. Dużo się zadziało od tego czasu. Tak, domek jeszcze nie stoi. Jak będzie stał, to zobaczycie, więc... Ale już mamy wszystkie dokumenty prawie dogadane, tam są już złożone, więc dosłownie 2-3 tygodnie i powinien się pojawić na działce. Dzisiaj byłem na spotkaniu z panem od alarmu. Musieliśmy troszkę przekonstruować system alarmowy, bo chciałem jeszcze w dwóch miejscach innych kamer, więc trochę dzisiaj musieliśmy zmienić. Z racji tego, że mam długą działkę i tam kable, nie dociera sygnał po 100, w sensie 100 metrach dociera sygnał, żeby go wzmocnić, żeby było dobra jakość, to tam po prostu zmienialiśmy. Pytaliście się o cenę domku, kwestia... Postanowiliśmy w końcu powiedzieć, bo jest tyle pytań i już odpowiadacie sobie w komentarzach, więc na początku nie chcieliśmy... I opowiadacie sobie bzdury w komentarzach. Na początku nie chcieliśmy odpowiadać z uwagi na to, że lepiej napisać do firmy, jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany. Jak ktoś pyta tylko z ciekawości, żeby być ciekawski i chce wiedzieć, ile ciekawski wydaliśmy. Jajo. Jak to mówię, ciekawski jajo. Ale może ktoś faktycznie chce sobie taki domek kupić i jest po prostu ciekawy taką opcją. Więc stwierdziliśmy, że w końcu powiemy tu cenę, bo jest za dużo pytań i jest za dużo domniemań. Metraż domku to jest 57 metrów. Jest on całoroczny, ogrzewany podłogowo. Jest tam też klimatyzacja, wszystkie sprzęty. Wybieracie kolor elewacji, kolor w środku. Widzieliście to na filmie. Oświetlenie. No. Możecie wybrać sobie zawartość. I początkowa, jak my kupowaliśmy, to było już dawno temu, zaczynała się od 260 tysięcy za 57 metrów. Tak. Czy to czyli jest dużo? Cena małego mieszkania, w zasadzie taka średnia cena niestety mieszkania. Niestety w Warszawie byśmy nie kupili, bo ceny tak. W Warszawie za metraż 40 metrów to jest pół miliona, więc tak, pół miliona, tak no, się tak zaczyna różnie, teraz różnie. 400 tysięcy.
Zależy gdzie. Zależy gdzie, w jakiej okolicy. Ale wiadomo, w mniejszych miasteczkach... Czyli takie połowa... W mniejszych miasteczkach takie mieszkanie może kosztować, nie wiem, 100-150 tysięcy. Jasne, natomiast ten domek możecie postawić wszędzie. Tak. To jest plus. No i jest całkowicie, umeblowany. Całkowicie umeblowany, całkowicie wyposażony. Jedyne, czego nie ma, to telewizor. Też nie każdy musi chcieć mieć telewizor, ale wszystkie sprzęty kuchenne są. Możecie też sobie tam tak to wszystko pozmieniać. Jeżeli jesteście gamerami, możecie sobie podłączyć różne okablowania, podłączenia. Tam możecie dużo, dużo rzeczy zmienić, bo ja też robiłem w środku alarmy, możecie sobie ustawić. No jest mnóstwo rozwiązań. Cena zaczynała się od 260 tysięcy, z tego co teraz wiem, wzrósł koszt metalu, więc cena poszła do góry o 10 tysięcy. Nie wiem obecnie jaka cena jest, bo my kupowaliśmy bardzo dawno temu. I musicie pisać, jeżeli chcecie dowiedzieć się konkretnie. Napiszcie po prostu wprost, piszcie, że chcielibyście dostać ofertę. Też pozdrawiam jednego pana, o ile się nie mylę, który napisał do mnie ostatnio na maila, że kupił domek, więc pozdrawiam, widziałem foty. Więc bardzo się cieszę, że się udało, już stoi u niego na działce. Szybciej niż u nas, widzicie, my tak pokazaliśmy. Oczywiście my dostaliśmy pozwolenie na nagrywanie całego procesu zamawiania i tak dalej. Chcieliśmy, chcieliśmy to tak naprawdę włączyć, ten content na naszym YouTubie. Bo znając realia, tak byście się pytali, gdzie to jest wyprodukowane, więc po prostu chcieliśmy od razu powiedzieć. Tak, nie? Ale tak czy siak chcemy wam powiedzieć, że sami za niego zapłaciliśmy. To nie tak jest tak, że dostaliśmy go za darmo. Nikt domków nie dostaje za darmo, słuchajcie. Normalnie za niego zapłaciliśmy. I słuchajcie, taki domek też można, wiadomo, wziąć na raty. Jeżeli to jest tak jak samochód, nie wiem, leasing, czy leasing, czy właśnie na firmę, czy nie wiem, czy prywatnie. Są też różne rozwiązania. Są różne rozwiązania finansowania. To zależy tylko od was oczywiście, co tam wybierzecie. Tak, także to nie jest tak, że musicie wyłożyć tę kasę i ten. Także można sobie go spłacać, to też jest fajna opcja. No i czas produkcji, musicie się zapisać wcześniej po prostu w kolejkę, bo... Oj, musisz pomieszać to. Musicie po prostu się zapisać w kolejkę, żeby... No nie wiem, ile teraz się czeka. Pewnie kilka miesięcy. Ale wiesz, to też jest taki domek, jak my mamy, bo taki domek zwykły z sidingu, bez wyposażenia, to od 80 tysięcy, nie? Tak, i oczywiście pytaliście też o pozwolenia. Zależy jaki macie teren budowlany czy rolny, zależy jaki macie plan zagospodarowania terenu, bo w niektórych miejscowościach jest całkiem zabronione takich domków na kółkach. Też wchodzi od nowego roku nowe prawo, więc to się wszystko też zmieni. Śledźcie, od stycznia będzie nowe prawo, podobno, zobaczymy. Wychodzi 4,5 tysiąca z metra z wyposażeniem. Z wyposażeniem, już gotowe. No, więc to się opłaca. Myślę, że to jest spoko cena. No. W sensie, jaką my zapłaciliśmy, teraz jest troszkę więcej. Czy wy pamiętacie, jak mieszkania były po 4 tysiące? Bo ja pamiętam, tak? W Warszawie mieszkania były po 4 tysiące. Ja pamiętam jeszcze, jak 5 lat temu w takich prestiżowych dzielnicach mieszkania kosztowały 8,5 za metr. Teraz kosztują 15. Czy to jest przesada? Jest. Tak. Jest. Powiem szczerze, blisko nas mieszkania kosztują już 15, to jest prostu, a nie mieszkamy w centrum. A nie mieszkamy w centrum, więc no, to jest szok. Co do działki, pytaliście się, jak to wygląda z tymi pracami. Większość prac zleciłem po prostu ekipie, ale też dużo zrobiłem sam. Tak. Na przykład ogrodzenie od wody zrobiłem sam. Teraz nam się trochę ziemia usuwa, chcemy wzmocnić ją faszyną, więc poprosiliśmy o zgodę Wody Polskie, więc czekamy na tą zgodę. Wszystko generalnie strasznie długo trwa. Jak, procesy, tak. Prosimy o jakąś zgodę, występujemy do urzędu czy gdzieś o zgodę. Musimy uzupełnić dokumenty. To wszystko trwa, i znowu 3 tygodnie. To wszystko trwa miesiącami. Niby 3 tygodnie, niby mają tydzień na ten, ale mają też prawo przedłużyć sprawę, bo na przykład nie zdążyli. Tak, teraz coś... I zawsze, słuchajcie, odpowiadają na ostatni moment. Dzień. Na ostatni tak, dzień. My czekamy cały tydzień. Macie już nadzieję, że przyjdą te dokumenty albo że dostaniecie na coś zgodę, bo już powinny być one... ten dzień, to akurat przychodzi, że musicie coś uzupełnić. Na ostatnią na chwilę. Na pewno tak będzie. Kurczę, to jest tam, tak samo z postawieniem domku, coś tam musieliśmy uzupełnić, bo ja wypełniłem wszystkie formularze i myślałem, że czegoś, że to wszystko i nagle dostałem wiadomość i jeszcze takie ale coś, jeszcze tak. Ale w ostatnim dniu dostałeś. Tak, w ostatnim dniu. Jak już myślałem, że oddam to dokumenty. A to był taki stres dla nas, po prostu załamaliśmy się już, znowu coś. Ale wróciło ci jakby takie chęć do mieszkania na tej działce, czy masz jeszcze niechęć? Jeszcze troszkę mam niechęć, ale jak tam jeszcze jeżdżę, to jest tam tak przyjemnie, tak pięknie, taka jesień, że mam ochotę tam rozbić. Jak widzieliście na filmie, to teraz już posadziliśmy bluszcz na ogrodzenie, więc pewnie rok, dwa i nam to wszystko fajnie zarośnie. Ja was przepraszam, ale cud ze zupę. Też dosiejemy trawę. Teraz będę robił też oświetlenie, przyjdą kamery, alarm. Też fajnie też robię, ale chyba pewnie pokażę, żeby na czujnik zmierzchu włączały się wszystkie lampki. Połowę elektryk będzie to robił, bo nie chcę się tam w tym grzebać, w tym prądzie.
Tym bardziej to jest taka dość niebezpieczna rzecz. I co jeszcze fajnego mogę wam powiedzieć, zdradzić? Po prostu czekamy teraz. Czekamy. Myślę, że na początku listopada domek stanie na działce. Taką mam nadzieję. Co chciałam wam jeszcze powiedzieć, że my oglądaliśmy tą działkę, już na nią się decydowaliśmy rok temu, minął rok. W październiku. W październiku, słuchajcie, minął rok. W październiku ją zaklepaliśmy. Tak, więc wyobraźcie sobie, jak długo się czekamy i tak dużo rzeczy sobie wcześniej ogarnęliśmy, pozałatwialiśmy, tak. Zapłaciliśmy za wiele rzeczy, żeby było szybciej. Natomiast jakby ktoś tak robił sobie od zera, czy chciał się budować, pozwolenie na budowę i wszystko to jest strasznie to jest skomplikowane. No, nie potrzebowaliśmy pozwoleń na budowę, tak, bo my się nie budujemy. Tak, bo my się nie budujemy, ale wiecie o co chodzi? To jest po prostu... ile też czasu? Minął rok? Myśleliśmy, że już będzie domek. Myśmy budowali dom, to by to trwało z 4 lata. Nie wiem, budujecie się? Dajcie znać właśnie, w komentarzach. Właśnie, ile trwa u was budowanie ile domu? Nerwów straciliście i ile trwa budowa waszego domu? Wiecie co, chyba Szusz, pozdrawiamy Szusz, powiedziała we wczorajszym vlogu, że najwięcej nerwów w życiu to daje rozwód, remont i czekaj, tak? Co jeszcze? Ja nie wiem. Co jeszcze powiedziała? Nie pamiętam już co. Zobaczcie tego vloga. No w każdym razie, że remont i rozwód bardzo tak podobny stres. Coś jeszcze w każdym razie ten. No i... Ciężko. Powiem wam, że ja chciałem zawsze wybudować sobie dom, ale na razie na to nie jestem gotowy. Ja nie jestem w ogóle, słuchajcie. Ja myślę, że postawiłbym taki gotowy dom. Wiesz, że przyjechali tak jak właśnie u Wiktora, wylali fundamenty w jeden dzień. Tak. Fundamenty wyschły i za kilka tygodni przyjechali, postawili po prostu dom w jeden dzień. Ale też wiesz, to jest też duża inwestycja i też zobacz, u Wiktora też było tak, że... Tak, dużo to kosztowało. Więcej wydali niż się spodziewali. I co chwilę coś było, co chwilę coś. Później jeszcze weszły w tym roku te panele, dofinansowania na panele. Tak, od nowego roku inne. Strasznie dużo rzeczy. Taki pogadankowy ten vlog był. O, w następnym vlogu odpowiem o wycieczce i kosztach. O, wiesz co, szkoda, że Kuba wyjechał, byście razem na grę, ale Kuba właśnie wyjechał. Pozdrawiam Kubę! O, mój kokon. Uciekam, pa!